No jak wchodzi nowy uczestnik, to tak samo nie może być tak, że sobie, nie wiem, opalanko i nic się nie dzieje. Tak, każdy musi właśnie. Do domu. Każdy musi o swoje zawalczyć tak naprawdę, o tą pozycję, żeby też. My naprawdę byliśmy na o wiele lepszej pozycji ze względu na to, że wyszliśmy pierwszego dnia. Tak, no tak. Na pewno trzeba przyznać. Ale słuchaj, znaczy, gdyby między kimś nie grało, nikt na siłę by z kimś nie siedział. Mi się wydaje, że to był też trochę. Minus tego, że my się tak ze sobą zżyliśmy, że właśnie nie wypada nikt, mi odbić. Nikomu świni nie chce takiego. Tak, tak, nie wypada. Jak mogłam cię wtedy wybrać? Bo, no bo mogłam, tak? Ale by było wielkie oburzenie, poza tym no, z dziewczynami chodziłyśmy siku już od kilku godzin. To był pociąg do łazienki. Lektor to zaznaczał, że siku to jest coś... Tak, chodziliśmy siku od kilku godzin, więc one łączy. To jest pięć, której nie zerwiesz, po prostu. To jest tak samo, jak ja mogłem do Launa podejść. I wtedy Przemo byłby singlem. I mój stolik był pusty. Tak. Mój stolik był pusty. On podszedł do fioletowych butów. Do fioletowych butów. Troszeczkę... Przepraszam, wyproszę sobie, bo tam było kilka znaków. Po pierwsze, miałaś kolor paznokci, w jakim była kolor sukienki, to jest raz. Dwa, był wisiorek z takim ten, diamencikiem i zygzakiem, który, a ty pełno takich rzeczy nosisz, to jest dwa. A trzecia sprawa, jak taka mała osoba może takie małe buty założyć? Słuchaj, Przemo. Ty mi mówisz, że zobaczyłeś kolor moich paznokci u stóp, a nie zobaczyłeś pierścionka, który dałam taki sam na stolik?